Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w programie Makulatura. Program się o tyle różni od innych przeglądów prasy, że gazety, z których korzystamy, nie są pierwszej świeżości, ponieważ nasz program ma budżet zerowy, żeby nie powiedzieć nawet minusowy. Dlatego gazety, z których korzystam, pożyczam ze znajomego skupu Makulatury. No tak, tyle tytułem... Przepraszam. Tak, słucham? Nie, proszę pana, nie prowadzimy anonsów towarzyskich. Nie, pokój obok. Dzięki. Nie ma za co oczywiście, nie. Dobrze, nie, ja prowadzę program, dobrze? Dziękuję. Natknąłem się na ciekawy artykuł w gazecie na F. 6 razy byłam dziewicą, donosi ten słynny bulwarowiec. No właśnie, o czym to jest? Rosjanka Oksana, bo gdzieżby to mogło się zdarzyć w Polsce, gdy poznała swojego męża, nie była już dziewicą. No facet był bardzo zawiedziony, chociaż umawiając się z 22-letnią kobietą, no powinien się spodziewać, że nie jest ona dziewicą, bo teraz to nawet 15-latki nieużywane ciężko znaleźć. No i on był zawiedziony, więc ona podczas ślubu postanowiła mu zrobić super prezent, a mianowicie odtworzyć błonę dziewiczą. Najpierw facet był niezadowolony, mówił, że po co, że to niebezpieczne, ale spróbował, było ciaśniej, było fajnie, no i zasmakowało mu to. No więc ona postanowiła, że na każdy jakąś uroczystość, na każdą uroczystość będzie mu dawać właśnie taki osobisty prezent. No ale za 6 razem, gdy odtwarzała tam swoją piękną błonę, wdarło się zakażenie krwi, były poważne komplikacje, facet był bardzo, powiedział, że to jego wina, że przeprasza. Ona mówiła, że nie, że to nie jego wina, normalnie moda na sukces. Chociaż swoją drogą, czemu on się nie odwdzięczył niczym takim osobistym, takim prezencikiem, no? Ale co on mógłby jej dać, no? Bo to jest właśnie dziwne, że u kobiet widać, kiedy one są dziewicami, a u mężczyzn, no, niekoniecznie. Moim zdaniem to powinno być tak, że na przykład napletek faceta się dopiero rozsuwa przez kobiece soki z pochwy i wtedy właśnie wiadomo, że to już jest po seksie albo przed seksem, no, chociaż co to jest Żyd by zrobił, no bo Żydzi są obrzezani, no to on mówi: kochanie, jestem prawiczkiem, ona: tak? To gdzie masz napleta? No gdzie masz napleta? No nie mam napleta, bo jestem Żydem, ale kobieta tego nie zrozumie. Dobrze, abstrahujmy od tego męskiego dziewictwa, bo troszeczkę zagalopowałem się z tymi Żydami, przepraszam bardzo. Drogie panie, apel do was. Jeżeli ktoś z was chciałby zrekonstruować taką właśnie błonę dziewiczą, to mój sposób jest tańszy i bezpieczniejszy. No bo ta Rosjanka musiała zapłacić 475 funtów na to. Moim zdaniem skandal, naprawdę. A moja wersja zamknie się w 7, no może 14 zł, w zależności od tego, jaki rodzaj rajstop panie kupią. No właśnie, rajstopy. Wywalacie korki w domu i zakładacie takie rajstopeczki na goły tyłeczek. Najlepiej obcinać w tych miejscach, zrobić takie rajstopy spodenki albo rajstopy majtki, to już wedle uznania. I zakładacie, ale pamiętajcie, że najpierw zakładacie na gołą pupę i dopiero później na to majtki, nie odwrotnie, tak jak normalnie się dzieje. I obiecuję, że facet się nie skapnie. No chyba, że będzie chciał przyjemności oralnej, to wtedy jest podejrzenie. Dlatego trzeba mówić: nie wymyłam się, troszeczkę śmierdzę, coś w tym stylu. Wtedy na pewno zniechęci się do tego. 14 zł. I jesteś dziewicą od zaraz. Na tyle dzisiaj. Przypominam adres e-mail makulatura@wp.tv. Przysyłajcie ciekawe artykuły, coś w tym stylu. Skany najlepiej. No i tyle. Nagrody będą oczywiście. Oczywiście, jeżeli wykorzystam, bo ja nie mam aż za dużo nagród. Dobra, na razie. Dzięki. Pakujemy się, panowie.